Postawcie się na moim miejscu, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pięciu partaczy przychodzi do was i namawia do trzeciej wojny światowej. Ryzyko jest za duże. Zapaskudzilibyście mój gabinet. Wynocha. Tak prezydent Lyndon Johnson zwrócił się do amerykańskich generałów, którzy podczas narady w 1967 roku zaproponowali mu przeprowadzenie ataku jądrowego na Wietnam Północny. W czasach zimnej wojny amerykańscy prezydenci musieli wielokrotnie hamować tego typu inicjatywy, ale dzięki temu nie doszło do wojny nuklearnej.